Więc tak, pierwsze pytanie od Awek92. Twoja ulubiona gra z dzieciństwa. No więc tak, jeżeli chodzi o moją ulubioną grę z dzieciństwa, trochę tych gier miałem, trochę tych gier było, ale zaczynałem tak naprawdę od GTA 2 i zaczynałem od Quake 3 Arena. W dzieciństwie, ktoś zaraz zapyta, w dzieciństwie grałeś w Quake'a? Tak, grałem w Quake'a, nie ukrywam. Rzeczywiście było coś takiego, był taki epizod. Oczywiście to była gra taka ukryta w komputerze, to nie było tak, że gdzieś tam na froncie zaraz był Quake. I że oczywiście, że mama przychodziła i tutaj miałam na ekranie Quake'a i leciały torpedy i takie flaki latały na lewo i prawo. Nie, nie, czegoś takiego nie było. To było wszystko ukryte. W GTA z kolei to były takie małe ludziki, więc to nie było problemu, to też można było ukryć. Nie było wiadomo, o co chodzi, jak się miało słuchawki, no to jeszcze było ok. Aczkolwiek w tamtych czasach nie miałem słuchawek, gram na głośnikach. To chyba nawet głośniki były wbudowane czasami w monitor? Nie, chyba nie. Chyba nie, wtedy jeszcze nie. Ale najlepsza gra z dzieciństwa, moja ulubiona, może nie całkiem wczesnego dzieciństwa, to był Max Payne. Pierwsza część Maxa Payne'a. Tak. W tym spędziłem naprawdę wiele czasu. I to najlepsze nie w wersji pełnej, tylko w wersji demo. Tam spędzimy najwięcej czasu. W wersji demo, czyli tak naprawdę pierwsze dwie rundy, z czego pierwsza runda to było takie bardzo króciutkie intro, no to druga runda chyba była metro, gdzieś z metrem związane, w stacji kolejowej tam metra, to tam spędziłem chyba więcej czasu niż w pełnej wersji gry. Naprawdę, już miałem wszystko obcykane, co do sekundy, kto gdzie wychodzi. Później już zacząłem grać na kodach, żeby móc użyć każdy rodzaj broni. I było świetnie. A teraz włączam Maxa Payne'a 1 i patrzę, jak ja w to grałem, tam są same piksele. Naprawdę, nie rozumiem tego po prostu. Czy po nagrywaniu w Wojtinio, czy grasz po nagraniu w jakieś gry? Wiesz co? Zdarza mi się, jasne, że mi się zdarza. Aczkolwiek bardzo rzadko. Niestety bardzo rzadko, z tego względu, że raz, że pracuję, a dwa, dużo czasu spędzam przy nagraniach, przy obróbce. Później, jeżeli już zostaje wolny czas, to ten czas poświęcam na przykład na to, żeby zrobić sobie obiad, żeby zrobić sobie śniadanie, kolację, czy tam powiedzmy, żeby poćwiczyć, chociaż to już też kuleje. No to jednak brakuje tego czasu. Jakieś takie luźne pogrywanie. I stąd później to widać na przykład w Battlefieldzie, to na przykład później widać w Robocrafcie. W tego typu grach, gdzie liczy się troszeczkę jednak skill, gdzie jednak trzeba umieć coś, mieć coś wyćwiczone, wyuczone i tak dalej, a gdzie nie mogę tego osiągnąć, ponieważ ja tylko nagrywam. Nagrywam i nie mam czasu na to, żeby powiedzmy pograć luźno. I to jest mój problem, to jest mój duży problem. Aczkolwiek jeżeli chodzi o takie luźne pogrywanie, zazwyczaj jest to Battlefield. W trakcie urlopu we wrześniu były to z kolei Simsy 4. Wynikało to z tego, że była premiera, więc też postanowiłem pograć w te Simsy. No i tak naprawdę chyba wszystko. Gdzieś tam się jeszcze urwał Smite, gdzieś tam jeszcze przeleciał Smite w postaci paru godzin gry plus jednego nagrania. No ale ostatecznie Smite gdzieś tam wylądował gdzieś dalej znowu. Skupiam się wyłącznie na Battlefieldzie i na The Sims 4, z czego Battlefielda, nie wiem, może godzinę w miesiącu uda mi się pograć, 2 godziny. Naprawdę bardzo ciężko, bardzo ciężko. Vera 7112, co jadłeś na obiad? Jeżeli można to nazwać obiadem, to jadłem pizzę, mrożoną dosłownie, ale na szczęście ją rozmroziłem jeszcze. Tak, oczywiście potrafię rozmrozić. Do piekarnika i rozmroziłem. Także nawet była ciepła. A dokładniej dwie, bo niestety te pizze robią takie malutkie dosyć, także musiałem dwie zrobić. Tak na szybko, tuż przed nagraniem jeszcze. Czy można mnie dodać na Originie?
Właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, które regularnie mi się powtarza. Niestety nie. Niestety nie, bo Origin daje ograniczenie co do ilości znajomych. Niestety ta ilość znajomych jest na tyle mała, tam jest ograniczenie chyba do 30 paru osób, tyle co pamiętam, stąd też bardzo szybko ta lista się zapełnia. Stąd też nie mogę po prostu wszystkich przyjąć na Originie. Nie mogę. Nie mam takiej możliwości, no niestety. Musicie mi wybaczyć. Dobra. To co, kończymy myślę. Z 16 już po 19:16. Myślę, że jutro. Podejrzewam, że jutro może live trwać troszeczkę dłużej. Jeżeli znajdzie się więcej osób, które chciałby wspólnie ze mną pograć. Wspólnie ze mną pograć w Battlefielda. To jasne, nie ma problemu, możecie wejść zawsze na serwer, ja tam podam, który to będzie serwer, adres tego serwera, więc będziecie mogli zawsze dołączyć. No i myślę, że wówczas będzie troszkę więcej akcji. To jest pewne. O, jeszcze jedno fajne pytanie teraz przyszło. Awek92. Co cię skusiło do nagrywania i co cię trzyma przy tym, by dalej nagrywać? Co mnie skusiło do nagrywania? Właśnie. Ja przez długi czas oglądałem tak naprawdę materiały innych zagrajmerów. Przez bardzo długi czas oglądałem, bo to było chyba rok czy dwa lata. Wyłącznie oglądałem, później stwierdziłem, że muszę zrobić coś sam. I nie wiedziałem, czy to ma być strona internetowa, czy to ma być blog. Nie wiedziałem tak do końca. Stwierdziłem, że muszę zrobić coś oryginalnego, coś nowego, zrobić, rzucić sobie jakieś wyzwanie. I to naprawdę spore wyzwanie. No i tak się zdecydowałem właśnie, żeby nagrywać. Efekt był taki, że na początku zainwestowałem taki dość podstawowy sprzęt, dość tani sprzęt. I tak stopniowo, powiedzmy, rozwijałem się i pod względem technicznym swoich umiejętności, możliwości, jak i pod względem właśnie sprzętu. Stopniowo wymieniłem kamerę na lepszą, mikrofon na lepszy, gdzieś tam jakieś oświetlenie doszło. Chyba tyle właściwie na razie. Dokupiłem jakąś kamerę internetową. Troszeczkę rzeczy się pozmieniało. A co mnie trzyma, żeby dalej nagrywać? Wiesz co? Powiem szczerze, podoba mi się to. Zawsze lubiłem coś prowadzić. Jak nie bloga, to jakąś stronę internetową. Tylko tyle, że zawsze prędzej czy później to umierało. Prędzej czy później to wszystko umierało. I niestety musiałem to zamykać. W chwili obecnej tworzenie tego kanału jest czymś innym, z czymś, co pochłania rzeczywiście może nawet jeszcze więcej czasu, ale jest to coś, co i tak bym robił, bo i tak będę grać w gry, będę grał w grę, ale jak przy okazji włączę kamerę, mikrofon i nagram to, później obrobię, myślę, że nie ma problemu, to jakoś specjalnie nie koliduje z moim życiem, i tak bym grał w jakieś gry, więc czemu by nie? No tak, na Twitchu jest dość sporo opóźnienia, tego to nie ukrywam, faktycznie jest opóźnienie na Twitchu i z tym nie jestem w stanie nic zrobić. Aczkolwiek pocieszę tym, że na YouTubie jest jeszcze większe opóźnienie, jest jeszcze opóźnienie w pojawianiu się komentarzy na tym czacie, więc nie jest tak źle, jak wygląda. Nie jest tak źle, nie martwmy się aż tak tym. Teoretycznie tam ktoś pisał, żeby na Hitboxa przejść. Hitbox faktycznie jest troszeczkę płynniejszy i nie wiem, muszę to przemyśleć, czy hitbox czasami nie byłby faktycznie lepszy. Aczkolwiek w dalszym ciągu jakość materiałów byłaby na najwyższym poziomie, możliwość wyboru jakości, zmienienia, zejścia na niższą jakość ze względu na szybkość waszego łącza i tak jest niemożliwa, nawet na hitboxie, tam też potrzebne jest partnerstwo, tam też potrzebna jest odpowiednia ilość widzów online w danym momencie. Wojtyniu, jeżeli chcesz ze mną pograć w BFA, w Battlefielda, to nie potrzebujesz mojego niku tak naprawdę. Nie potrzebujesz mojego niku z tego względu, że jeżeli podam ci serwer, na którym w danym momencie jestem, to wystarczy, że zalogujesz się na ten serwer i będziesz mógł dołączyć do gry. Aczkolwiek nie, no bo to nie ma sensu, bo nawet nie jestem w stanie przyjąć was wszystkich do znajomych na Originie. Nie mam po prostu takiej możliwości, bo jest ograniczenie co do ilości znajomych, więc
To się mija z celem, to się mija z celem. Po prostu przyjąłbym parę osób, a reszta musiałaby i tak dołączyć w ten sam sposób, czyli bezpośrednio na serwer. Jutro, jeżeli rzeczywiście tak będzie, poinformuję jeszcze jutro rano na Facebooku odnośnie live'a. Podejrzewam, że właśnie jutro będzie live z Battlefielda 3 o godzinie 18. Dam informację na ten temat i tuż na, i właściwie na live'ie też poinformuję odnośnie serwera, na którym będziemy grali. Więc spokojnie, spokojnie, zrobimy w ten sposób. Każdy będzie mógł dołączyć do gry. Nie będzie problemu. Kolejne fajne pytanie od Aweka. No chwalony jest. Dobra, zostaje dłużej. Awek92, ponownie. Czy twoim celem jest zapewnienie sobie utrzymania poprzez nagrywanie, czy po prostu to jest twoje hobby? Bardzo trudne pytanie, na które chcę odpowiedzieć. Więc tak, przede wszystkim jak zaczynałem nagrywać, ja brałem pod uwagę to, kupowałem sprzęt, kupowałem tak naprawdę oprogramowanie, kupowałem gry i liczyłem się z tym, że będę robił to tylko i wyłącznie dla siebie, zupełnie tak jak swoje strony internetowe. Robiłem bezinteresownie, robiłem dla siebie, dlatego że lubię to robić, dlatego że lubiłem się zajmować i lubię się zajmować informatyką. Może niekoniecznie lubię naprawiać komputery, ale lubię coś tworzyć, coś kreatywnego robić, tak? A właśnie tworzenie kanału, tworzenie filmów, jakieś grafiki, to jest coś, co mi się podoba, coś, co daje mi możliwość rozwinięcia się, coś, co daje mi satysfakcję. Stąd też nagrywałem wyłącznie dla siebie, tak? Nie podejrzewam, że to się w jakiś sposób rozwinie, że będę miał, że dojdę do jakiejś tam ilości widzów w ogóle. Tyle co pamiętam, kiedyś to było tak, że przychodziło tam kilka osób, ewentualnie jedna, dwie osoby gdzieś tam były i okej. Okay. I robiłem to głównie dla siebie. Teraz niestety wygląda to troszeczkę inaczej. Mam włączone reklamy, nie ukrywam, mam włączone reklamy, ale to wynika z tego, że po prostu partner, z którym mam podpisaną umowę, nie chodzi o żadnego partnera, to nie nic zboczonego, spokojnie. Firma, z którą mam podpisaną umowę, po prostu wymaga to ode mnie, żebym miał włączone te reklamy. Normalnie bym tych reklam prawdopodobnie nawet nie włączył. Ale jeżeli chcę się rozwijać, jeżeli chcę, żeby mój kanał jakoś tam się, powiedzmy, szedł do przodu, to muszę mieć podpisaną umowę. Łatwiej wtedy jest troszeczkę. Nie ukrywam. No i niestety to jest automatycznie powiązane z reklamami. Aczkolwiek w dalszym ciągu robię to tylko wyłącznie dlatego, że lubię to robić. To, co się uda, wszelkie przychody, jakie mam, powiedzmy, nawet z kanału, to i tak nie jestem w stanie odłożyć, bo te przychody są niewielkie. Niestety, nie ukrywam, te przychody są bardzo małe i raczej nawet jestem na minusie, tak? To, co zdążę zarobić, to ja dwukrotną wartość tego, co ja zarobię, te grosze, to ja wydaję na sprzęt. Czyli nie wiem, uda mi się gdzieś tam w ciągu jakiegoś tam czasu dłuższego zarobić, powiedzmy, nie wiem, 100 zł, a w ciągu miesiąca ja wydaję 200 albo 300 na nowe gry, na nowy sprzęt i tak dalej. Także absolutnie nie mam zamiaru utrzymywać się z kanału, przynajmniej nie na chwilę obecną. I nie wiem, czy to kiedykolwiek do tego dojdzie, tak? Bo utrzymując się z kanału, ja zdaję sobie z tego sprawę, że ja w tym momencie będę siedział cały dzień w domu. Cały dzień będę siedział przed komputerem, będę nagrywał, będę obrabiał filmy i tak naprawdę nie będę miał czasu, żeby wyjść na zewnątrz. I to mi się nie podoba. To mi się nie podoba niestety. Wiem, że niektórzy z was chcieliby tego, ale nie, ja tego nie chcę. Chcę oczywiście dalej rozwijać kanał, chcę dalej sam siebie rozwijać, ale w dalszym ciągu chcę mieć normalną pracę, w której mam kontakt z ludźmi. Ale taki kontakt oko w oko, tak? Nie tak, teraz oko w kamerę i komentarze, tylko taki prawdziwy właśnie kontakt. Na tym mi najbardziej zależy. A moje hobby, czyli właśnie kanał, to jest rzecz, która jest dodatkowa. Jeżeli chodzi o zarobki, to będzie coś dodatkowego. Obojętnie ile bym tutaj nie zarabiał, to będzie coś dodatkowego, zawsze. A to, ile czasu poświęcam, to właściwie widać, tak? Czyli praktycznie cały swój wolny czas poświęcam właśnie kanałowi. Dobra, jeżeli chodzi o opóźnienie, bo tutaj widzę, też piszesz, że masz 40 megabitów i masz opóźnienie. Ja mam 60 megabitów i też mam opóźnienie, a to wynika prawdopodobnie z tego, że
Niestety Twitch też nie ogarnia. Nie chcę tu robić mu złej reklamy, ale prawdopodobnie też nie ogarnia do końca. Stąd też jest to opóźnienie. Stąd też są jakieś tam przerwy. No szkoda. No ale dobra, mam nadzieję, że jakoś tam w przyszłości to się zmieni. Zobaczymy. Mam nadzieję, że w przyszłości to się zmieni i zobaczymy. Ewentualnie możemy przejść na hitboxa. Na próbę. Możemy to zrobić, jasne. Zobaczymy, jak tam jest. Gdybym miał zaczynać od nowa, czy zmieniłbym coś w sposobie tworzenia i prowadzenia kanału? Tak, gdybym zaczynał od nowa, to z pewnością na samym starcie zaczynałbym od tego poziomu, który teraz jest. Bo jeżeli ktoś zobaczy pierwszy materiał, jaki nagrywałem, to ja bym się zrobił chyba czerwony po prostu. No. Nie podoba mi się to. Te moje pierwsze nagranie nie podoba mi się zupełnie. Jakość materiału pod względem technicznym jest słaba, bo miałem słaby sprzęt, to nie ukrywam. To jest raz. Dwa, sposób wypowiadania się, sposób jaki tam powiedzmy to obrabiałem. Wiele rzeczy mi się nie podobało. Teraz stopniowo cały czas to rozwijam i nie ukrywam, że chciałbym jeszcze troszeczkę wyższy poziom zdobyć, ale na to znowu potrzebuję jeszcze lepszy sprzęt. No i niestety to nie jest takie proste. No ale nie, myślę, że nie. Myślę, że tak to chyba nic więcej mnie nie zmienia. Chciałem zacząć od jak najwyższego poziomu i zostać przy tym jak najbardziej. Dobra, koniec pytań. Kończymy. 1,5 godziny minęło. Mnie już niestety gardło wyschło. Muszę się czegoś napić, ale oczywiście bez alkoholu, żeby nie było. Także ja już uciekam, idę coś zjeść, prawdopodobnie na jakiś film zobaczyć, jeszcze obejrzeć. Was też jak najbardziej mam do tego, żeby odejść od komputera, troszeczkę odpocząć. No chyba, że chcecie wejść na mój kanał, to oczywiście nie ma sprawy, jak najbardziej. Dobra, nie przedłużając, dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się.